13 uchwał przyjęła do realizacji Rada Miasta na czwartkowej sesji. Wśród nich była uchwała o najwyższym w historii miasta budżecie, jaki został zaplanowany na 2020 rok. Zanim rozpoczęła się 15. sesja bieżącej kadencji Rady Miasta, obecnych w sali obrad imienia Franciszka Fabicha w świąteczno-noworoczny nastrój wprowadziły przedszkolaki z Jarzębinki, które zaprezentowały dość długi program. Obrady otworzył przewodniczący Rady Miasta Zenon Drewa. Następnie prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił sprawozdanie z działalności bieżącej władz miasta. Prezydent z przewodniczącym zaprosili na sesję szczególnych gości. Piłkarki nożne Pogoni Tczew wraz z trenerem Mateuszem Sroką. Drużyna została uhonorowana za zdobycie brązowego medalu Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 18 w futsalu. Radni brawami podziękowali piłkarkom za sportową promocję naszego miasta. Klub otrzymał finansową nagrodę w wysokości 1000 zł, a zawodniczki upominki. Trener piłkarek przekazał prezydentowi pamiątkowe zdjęcie zespołu oraz wywalczony brązowy medal. Radni głosowali aż nad 13 uchwałami. Najpierw zdecydowali o korekcie budżetu tegorocznego, a nieco później uchwalali budżet miasta na przyszły rok. To głosowanie poprzedziło wprowadzenie przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Kazimierza Ickiewicza. Potem głos zabrali przedstawiciele 3 klubów Rady Miasta. Łukasz Brządkowski z klubu Tczew Odnowa, Krzysztof Misiewicz z Porozumienia na Plus oraz Roman Kucharski z Platformy Obywatelskiej. Blisko 47 milionów jest na inwestycje i to jest naprawdę bardzo znacząca kwota i można powiedzieć rekordowa w budżecie naszego miasta, jeśli chodzi o inwestycje. Jak co roku na oświatę wydajemy około 36%, to samo około 35% na pomoc społeczną, czyli w tych dwóch działach znajduje się już prawie 70% budżetu. A jeśli chodzi o inwestycje, to tak jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo dużo inwestycji jest prowadzonych z udziałem środków zewnętrznych, w związku z tym konieczność ich realizacji skumulowało się w jednym roku. Jest tu bardzo dużo inwestycji rewitalizacyjnych, takich jak dokończenie adaptacji budynku na osiedlu Zatorze, na ulicy Elżbiety, czy przebudowa ciągu komunikacyjnego na ulicy Krętej, czy przebudowa ciągu komunikacyjnego na ulicy Podgórnej, system monitoringu oświetlenia i poprawa układu drogowego na całym osiedlu Zatorze, plus budowa centrum wspierania rodziny na ulicy Podgórnej, dalsza modernizacja biblioteki, to wszystko w ramach rewitalizacji. A w ramach projektów unijnych jeszcze mamy rozbudowę parkingu przy węźle transportowym, kolejny etap ulicy Gdańskiej. Także z dodatkowych zadań jest przebudowa wiaduktu na ulicy Łąkowej, projekt przebudowy kolejnego wiaduktu na ulicy Nowy Rynek. Także dokończenie wiślanej trasy rowerowej. Także jak Państwo widzicie, tych inwestycji dużych, ja tu kwot już nie wymieniałem, ale mówię, wszystko razem jest około 47 milionów, to jest bardzo duża kwota i powinniśmy się cieszyć, że mamy tak duże wydatki, jeśli chodzi o inwestycje. Wpływ radnych na budżet ogólnie jest w zasadzie niewielki. Dostajemy gotowy projekt, jeżeli chcemy zgłosić jakieś zmiany, musimy jednocześnie wskazać pozycję, z której należy te koszty potencjalnych zmian zabrać. Radni złożyli prawie 40 wniosków do budżetu. Niestety niewiele z nich zostało uwzględnionych, ale tutaj, tak jak powiedziałem na początku, wiemy, że to jest budżet trudny, więc też mamy świadomość, że niektóre inwestycje nie mogą być w tym roku uwzględnione. I czego tak nam naprawdę bardzo mocno brakuje w tegorocznym budżecie? Jest to, co także wybrzmiało na spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym budżetu miasta, czyli kwestia dokończenia budowy stadionu przy ulicy Bałdowskiej. Dużo się już wydarzyło na stadionie, dużo inwestycji zostało przeprowadzonych. Tu pan prezydent powiedział, że te inwestycje będą kończone w przyszłym roku, ale żeby w pełni skorzystać z tego stadionu, musimy mieć zarezerwowane środki na po prostu drugi etap. Będziemy mieli stadion w przyszłym roku, natomiast nie będziemy mogli z niego do końca w pełni korzystać, ponieważ zabraknie niektórych przyrządów. I tak w zasadzie rzecz, która dla mnie jest jakby decydująca o tym, czy poprzeć, czy nie poprzeć budżet, jest to jednak brak budżetu obywatelskiego. Ja wiem, że my chcemy dostosować nasz budżet obywatelski do harmonogramu, który jest realizowany w całej metropolii trójmiejskiej. Natomiast wydaje mi się, że można było znaleźć rozwiązanie takie, które nie zabierałoby tego budżetu w przyszłym roku. W przyszłym roku nie będzie tego miliona dla mieszkańców, a także musimy mieć świadomość, że ten 1 000 000 zł to jest często jedyna szansa dla mieszkańców na zrealizowanie
zrealizowanie pewnych niewielkich inwestycji w swoim najbliższym otoczeniu. Często są to inwestycje, na które mieszkańcy czekają od wielu, wielu lat. Ten najwyższy budżet w historii naszego miasta został przyjęty niejednogłośnie. Dwóch radnych z klubu Tczew od Nowa było przeciw, a jeden z tego samego ugrupowania wstrzymał się od głosu. Pozostałych 18 radnych było za. Dochody budżetu miasta na 2020 rok ustalone zostały na blisko 298 milionów, a wydatki na niespełna 317 milionów. Na inwestycje zaplanowano blisko 47 milionów. Rada miasta jednogłośnie była za uhonorowaniem medalem Pro Domo Trzowięzi zasłużonego trenera lekkoatletyki Tadeusza Galińskiego. To szczególne wyróżnienie będzie mu przyznane podczas obchodów Dnia Tczewa 30 stycznia. Radni podczas sesji nie złożyli wniosków czy interpelacji. Było za to kilka wypowiedzi dotyczących podziękowań i zaproszeń na najbliższe wydarzenia.